ulicy Leśnej 8. No, sugestywnie tutaj znaleźliśmy się pod tym adresem. To jest za nami nowa siedziba Nadleśnictwa Międzyrzecy. My się czekaliśmy długie lata, bo w historii Nadleśnictwa jest to trzecia siedziba. W 1945 roku była Dołcha. Ostatni budynek na Warszawskiej 53. No wyprowadziliśmy się, bo nie był przystosowany. Ten jest nowoczesny na miarę XXI wieku. Inwestycje rozpoczęliśmy 10 czerwca 2019 roku. Została podpisana wtedy umowa i przekazany plac budowy. No, najlepiej zdjęcia to odzwierciedlają z tamtego okresu, gdzie wśród, jak to czerwiec, zielonych traw i krzewów na niezagospodarowanej działce stoi brygada wykonawców i my z ramienia inwestora i zastanawiamy się, jak to ten budynek będzie rósł. Przeleciało 20 miesięcy, 15 lutego 2021 roku. Budowa oficjalnie została zakończona i przekazana do użytkowania. Efekt mamy. Na pewno zaurocza ta miła bryła budynku z wykorzystaniem drewna, ale i z nowoczesnych materiałów. Jest to taka perełka na horyzoncie miasta Międzyrzeca. Cieszymy się, że w końcu ta inwestycja dobiegła końca. Oczywiście, Szanowni Państwo, jak każda inwestycja musi kosztować. Jeżeli założyło się, że ma to być z najlepszych materiałów, dość atrakcyjny na miarę XXI wieku budynek, to musi to kosztować. Na szczęście na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie jest 25 nadleśnictw i nie ma tajemnicy w tym wszystkim, że właśnie solidarnie nadleśnictwa złożyły się na tą inwestycję. I taka jest praktyka od lat, gdzie się tworzy jakąś inwestycję w którymś nadleśnictwie, solidarnie składamy się, czyli środków zewnętrznych na tą inwestycję nie było. Były to środki solidarnościowe wszystkich nadleśnictw z obrębu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Oczywiście i nasze własne przede wszystkim. Chodziło nam, żeby poprawić warunki dla pracowników. Przede wszystkim można powiedzieć, chociaż nie tylko, bo dla petentów, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych. To, że tak powiem, założenie pierwszorzędne, bo na początku XXI wieku nie może być takich wyróżnień in minus, że osoba z jakąś dysfunkcją nie może dostać się do budynku użyteczności publicznej. A takim budynkiem jest biurowiec nadleśnictwa. Dlatego też nie ma żadnych barier i przeszkód w tym budynku. Praktycznie w każdy zakątek naszego biura, siedziby, może osoba niepełnosprawna na wózku dostać się, a to za przyczyną. Wyodrębniony parking, pochylnia, odpowiednio skonstruowane drzwi, winda, łazienki dla niepełnosprawnych. Tak jak powiedziałem, poprawiając warunki dla pracowników. Rozlokowani są pracownicy przeważnie po jedna, dwie osoby w pomieszczeniach. Wszystko jest wystandaryzowane z odpowiednią powierzchnią na biurko, bym tak powiedział, przestrzeń, świeżość, można popatrzeć, zewsząd jasność bije, nie tylko z oświetlenia, z którego też się bardzo cieszymy, bo w końcu to oświetlenie nie męczy oczu. A ważne, żeby dotrwać do emerytury w jako takim zdrowiu, żeby być efektownym i efektywnym w pracy. Poza pomieszczeniami biurowymi jest duża sala konferencyjna z zapleczem wystawienniczym. To jest taki aneks kilkunastometrowy. Znaliśmy, że niezbędny, żeby poprzez pewne ekspozycje nie ograniczać powierzchni sali konferencyjnej, to taki aneksik wybudowaliśmy. No i zaplecze, magazynek, bo krzesła, inne rzeczy, kawałek szafy, żeby schować ubranie dla uczestników jakichś narad, szkoleń, spotkań. Także cały pion socjalno-sanitarny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, bo też trzeba spożyć posiłek w ciągu pracy, żeby mieć siły. No oczywiście cały węzeł logistyczny, zarządczy, czyli sekretariat, gabinety nadleśniczego i zastępcy, no muszą być w taki sposób zlokalizowane i są w taki sposób zlokalizowane, że łatwo się zarządza całym obiektem i całą załogą. Po prostu szef ma oko na wszystko i rękę trzyma na pulsie. Jest
archiwum zakładowe, a to jest też serce historii, bym powiedział. Składnica akt. Po latach poszukujemy różnych ciekawych rzeczy, także w godnych, odpowiednich warunkach, zgodnie z normami Archiwum Państwowego. Musi to być zorganizowane. Piękne regałki samojezdne, także łatwość odszukiwania dokumentacji. Poza tym jest posterunek Straży Leśnej z pełnym wyposażeniem i normatywami, jakie ich obowiązują. O windzie już wspomniałem. Myślę, że to jest atrakcja nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale już widzę odwiedzające dzieci. Nie chcą na schody, tylko do windy. Mamy jeszcze taką fajną, bym powiedział, rzecz, bo przecież przerwy w pracy się należą. Zielony taras. Czyli otwarta część budynku, gdzie każdy z pracowników na kilka minut może wyjść, odpocząć, dotlenić mózg i wrócić na swoje stanowisko pracy. No jesteśmy w takiej porze, praktycznie wiosna się budzi. Ja myślę, że w pełni lata ta zieleń da efekty, bo tutaj budynek zajmuje znaczną część działki, drogi dojazdowe, parkingi, garaż, wiata edukacyjna jeszcze. Pozostała część to jest część zielona. To są trawniki, to są klomby wysadzone kosodrzewiną, krzewinami, żywopłoty. Ponad 3000 takich krzewinek zostało wysadzonych. 40 drzew dużych różnego gatunku. Na zewnątrz jeszcze jest ta wiata edukacyjna. To jest jedno z naszych czołowych zadań, edukacja leśna. I chcemy je w godnych warunkach prowadzić. Ta wiata ma część taką otwartą, w taki sposób została skonstruowana, po to, żeby pewną część ściany zagospodarować na takie boksy tematyczne, na multimedialne, interaktywne elementy. Stosowne wnioski już poskładaliśmy. Czekamy na odzew, będą dokonane zakupy. W ciągu roku tam się pojawią właśnie. I myślę, że jak przemożemy COVID-a, to chętnie zaprosimy młodzież, dzieci, dorosłych też, żeby obejrzeć obiekt, przy okazji coś dowiedzieć się o przyrodzie, o lesie.